Jesteśmy w środku. Spróbujemy znaleźć główne drzwi. Jest tutaj okno. Ktoś nawet podstawił wiaderko. Chcę wam tylko powiedzieć, że miejsce jest naprawdę piękne. Mimo to, że od 20 lat nikt tutaj nie mieszka, nadal zostało bardzo dużo wyposażenia, co można zobaczyć już na samym wejściu. Zobaczcie. Jeszcze niedawno można było chodzić u góry. Niestety belki przegniły. Mam tylko nadzieję, że nikt nie spadł razem z tym wszystkim. Zobaczcie, jaka ładna lampa musiężna i kawałki pięknych kloszy. Tutaj był kominek. Jakiś stary. Tutaj mamy piękny obrazek. Zobaczcie, ostatnia data, 1995 rok, czyli naprawdę kawał czasu minął. Co tutaj jest? O kurde. Powiem wam, że bardzo ciekawe przedmioty, ale nie idzie tutaj wejść. Tutaj mamy jakiś bardzo stary aparat, na pewno już nie działa. Tutaj księgozbiór. Zobaczcie, 1914 rok. O kurde. Zobaczcie, ile przedmiotów tutaj zostało. Tu akurat na wprost są bloki, dlatego wyłączyłem latarkę, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Szafki nadal wypełnione różnymi rzeczami. Dobra, może przyjdziemy tutaj jeszcze później, jak już nagramy większość miejsc. Tutaj jest piwnica. Dobra, wejdziemy od razu do piwnicy. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Butelki, tutaj chyba jakaś trucizna. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Nie dziwię się, jak gdzieś tutaj są wina, jak to w każdej belgijskiej piwnicy. I nie trzeba chyba długo czekać. Proszę, mamy wina. Zobaczcie, bardzo dużo tego zostało. Tutaj chyba szampany, a tutaj też kilka rodzajów win. Ciekawi mnie, wezmę pierwsze lepsze, zobaczymy, jaka jest data. Francuskie wino, nie widzę nigdzie daty. Bardzo stara gofrownica. Idziemy do góry. Zobaczcie, ktoś tutaj potłukł szkło. Trzeba uważać. Tu jeszcze mamy jakiś kolorowy trunk. A co to jest? 38%.
Ciężko mi powiedzieć, co to jest. O kurde, jesteśmy w salonie. Zobaczcie. Ale duży młynek. Ale lisek. Ktoś sobie tutaj postawił takiego liska. Być może ktoś polował. Kto wie? Tutaj kolejne piękne przedmioty. Zegarki. Stara maszyna Singera. Idziemy dalej. Co tutaj? Coś w stylu takiej komórki. Mamy tutaj na samym wejściu całkiem fajną kosiarkę. O, zobaczcie, jaka ładna beczułka. Być może było w środku wino lub jakiś mocniejszy alkohol. Tutaj kredensik, a w nim również bardzo dużo przedmiotów. I wejście do góry. Jak już tutaj jestem, to od razu zerkniemy, co znajduje się u góry. Schody są przegnite, zjedzone przez korniki. Muszę uważać. Bardzo ostrożnie tu chodzić. Słuchajcie, tu jest bardziej doświetlony pokój. Może nie trzeba będzie używać latarki. Dobrze by było. Wokół jest bardzo dużo domów. Żołnierza. O kurde, suknie wieczorowe. Ale piękny namelek. Zapewne antyk. Chciałbym tylko, żeby mnie ktoś zobaczył. Wokół bardzo dużo domów. Chciałbym zerknąć, czy coś jest w szufladach. Tak jest. Książki. Korespondencja. Idziemy dalej. Kolejną sypialnię. Zobaczcie. Otworzymy szafeczkę, a w szafeczce gazety. Jestem przekonany, że bardzo stare. Wózeczek. Idziemy zobaczyć do kolejnego pokoju. O nie, to jest zejście na dół. Zejście na dół. A tutaj widzimy pokój, który runął. Oj, bardzo szkoda. Kurde, na pewno byłoby tutaj wiele ciekawych rzeczy. Może kawałek da się wejść jeszcze. Zobaczcie.
Strych zaczął przeciekać i wszystko runęło na dół. Tam mamy jakiś komplet płyt winylowych. Wiem, że nie powinienem, ale jednak wszedłem. Zobaczcie, byłem tam na dole i pokazywałem wam to z innej perspektywy. Wszedłem tutaj, zobaczcie, biurko jest przechylone pod ciężarem. Ja tutaj wszedłem i teraz muszę wyjść, żeby się to pode mną nie zerwało. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. Zaraz wam pokażę. Jestem już w bezpiecznej strefie, tak mi się wydaje. Więc mogę wam pokazać, co tutaj jest. Zobaczcie. Całe pudełko naboi. Niektóre są nawet pełne. Zobaczcie. Niektóre, tak mi się wydaje, że są jeszcze niewykorzystane. To dość spory kaliber. Jest ich tutaj naprawdę dużo. W szufladzie jest ich jeszcze więcej. Tam też pewnie fajne rzeczy by były. Jednak tam już jest zbyt ryzykowne, żeby wejść. Dlatego powoli się zbieram stąd. I schodzimy na dół. A tu co? Jakieś drobiazgi małe. Guziki. Wiszą ciuchy. I wiele innych rzeczy. Dobra, wychodzimy stąd. Szukamy wejścia na górę. Desek już pękło. Nie ma co się dziwić. Są naprawdę w złym stanie. Tu już byliśmy. A co jest tutaj? Coś w rodzaju garażu chyba. Kolejna maszyna. Również Singer. Mamy tutaj bardzo dużo różnych starych przedmiotów. Zobaczcie tą węglarkę. O kurde. Ale ładna. Mam jeszcze coś ciekawego, ale co to jest? Nie mam pojęcia. Części z maszyny. Tu kolejna maszyna. I butelki wina. Tak jest. Kolejne butelki wina. Thank you.
kobieta? O kurde, dość nietypowa. A tutaj... Wszystko idealnie dopasowane. Dobra. A co to jest? Chyba lampa. Zobaczcie, wszedłem tędy, a nie zauważyłem, że tutaj są schody na górę. Ale tutaj już chyba wszędzie byliśmy. Wiem, że tutaj niedaleko jest jeszcze garaż. Spróbujemy się tam dostać później. Mam nadzieję, że się uda. Czyli ten garaż już widzieliśmy. Jesteśmy w garażu. Stare rejestracje. Oczywiście belgijskie. Tutaj jakieś części drobne. Ktoś tu chyba naprawiał zegarki. Zobaczcie, jaki sprzęt. Co mamy w skrzyneczce? Gwoździe. Tutaj garaż, kanał, można wejść jeszcze do góry, ale nie sądzę, żeby było tam coś ciekawego. Chodzi na to, że zakończę tutaj eksplorację. Myślę, że pokazałem wam wszystko, co miało jakąś wartość, co mogłoby was zainteresować. No a teraz już pożegnamy się. Na razie, trzymajcie się i do następnej eksploracji. Na razie.